wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic. Może uda się nagrać błysko trzaski. Cześć, siemanko, guten morgen. Baron Kolarzyna, witam was serdecznie. Dawno nie widzieliśmy się z tej pozycji, czyli z jazdy na rowerze. Ostatnio były jakieś tylko techniczne sprawy albo trenażery. A dzisiaj postanowiłem wziąć was ze sobą na pierwszy taki duży dystans w tym roku, bo największy udało mi się przejechać 129 km. Dzisiaj jest w planie zrobienie pierwszej dwusetki, sprawdzenie formy na ten sezon. Zobaczymy, jak trening Garmina działa na Worona Kolarzynę z jelitem drażliwym. Teraz jedziemy w stronę Bałtyku, nie polskiego, ale Bałtyku. Zapraszam do oglądania, może będzie coś ciekawego. Dzisiaj mam kilka rzeczy do przetestowania. Przede wszystkim zacząłem jeździć na niższym ciśnieniu, gdzie do tej pory pakowałem 8,5 atmosfery. Teraz z tyłu mam 6,5. Człowiek naogląda się z zagranicznych kanałów technicznych, tematycznych, rowerowych, a potem siedzi, przemyśla i testuje. Znalazłem taką fajną aplikację, jak pierwszy raz zakładałem tublesy. Jadę teraz na dętkach, żeby nie było. Wpisujecie wagę roweru, wpisujecie wagę swoją i tym sposobem pokazuję wam, aha, jeszcze oponkę oczywiście. I tym oto sposobem kalkulator wylicza wam ciśnienie, jakie powinniście sobie dobrać do waszej maszyny. U mnie wyszło 6 z przodu, 6,3 z tyłu. Zrobiłem sobie 6,5, także i tak już jest dobrze, że zeszłem o 2 atmosfery. Jak do tej pory jestem mile zaskoczony, bo wydawało mi się, że jadę na flaku, a jedzie się naprawdę komfortowo. I może przez to, że pompowałem do maksimum GP5000, w którym byłem do tej pory mistrzem przebijania, jak na razie odpukać jest git, a niekoniecznie traci się na prędkości. Jedziemy dalej. Będę myślał, co my tutaj jeszcze testujemy. No, na pewno testuję w tym momencie pozycję. Pobawiłem się trochę w weekend, w piątek po pracy. Pobawiłem się ustawieniami nowej fury. Jak na razie nic nie drętwieje, nic nie boli, czyli nie jest źle. Jak oglądają chłopaki z Limanowej, ze sklepu, w którym kupiłem Fujiksona, to dzięki mega za ustawienie bloków, bo jak się okazuje, zawsze myślałem, dlaczego mam 48 do 52 rozłożenie siły pedałowania. Jak się teraz okazuje, po
profesjonalnym ustawieniu bloków. Jest 50 na 50, a widzę po wartościach, że dało to dobry skutek. Przede mną 13 km, znaczy za mną 13 km do celu, do kręcenia 200. Jeszcze ho ho ho. Miejmy nadzieję, że bateria szybko się nie rozładuje. I o, coś ciekawego. Jakieś kozy chyba. Jelonki, nie mam pojęcia. Także jedziemy dalej. Następnym testem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest test siebie. Zrobiłem sobie taki trening na Garminie już pod pierwszy wyścig, czyli Piękny Wschód, 529 km. Uczę się bardzo nowych rzeczy dla mnie, ciekawych, czyli kontrolowania siebie jeszcze bardziej. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo chyba muszę skręcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jeżdżę naprawdę nie poznając w tym momencie siebie, a wyniki są jak dla mnie bardzo zadowalające. Dobra, czerwone mam. Cały dzień przesiedziałem, po prostu no wyleniłem się, a dzisiaj stwierdziłem, że wstanę rano, znaczy rano, no wstałem rano, ruszyłem w 7:30, zobaczymy, wziąłem ze sobą kurteczkę w razie w jakbym zmógł, albo w razie w jakbym miał nie zmoknąć. Także lecimy, 23 km. Jeszcze ho ho ho, przede mną daleko. No i dobra, mamy prawie 35 km. Widać wodę. Zobaczymy zaraz ten wieżowiec. Blok, jak to woli, drapacz chmur nad Bałtykiem niemieckim. Niemieckie to niby lepsze, zobaczymy. Chociaż już tu byłem, próbowałem tutaj nagrać wstęp do tego, żeby wam opowiedzieć o tym, że wystartuję w Mistrzostwach Świata, ale się nie uda. Dobra, mamy wieżowca. Mamy tutaj spokojne dzisiaj Morze Bałtyckie. I tam daleko jest Dania, Norwegia, Skandynawia. Nie wiem jak wy, ale
Ja osobiście lubię, jeśli mam okazję być nad morzem, niezależnie jakim, krótkiego wyciszenia się. 35 km to nie jest jeszcze ultra, dlatego trzeba się przygotować również psychicznie. Jak to Remek powiedział, 1/3 w ultrakolarstwie to głowa, 1/3 to kondycja, a kolejna 1/3 to team, jeśli jedziemy z supportem, a na Mistrzostwach Świata ten support będzie ze mną jechał. Pozdrawiam chłopaki, jeśli oglądacie. Dobra, lecimy dalej. Przede mną jeszcze ho, ho, ho. I jeszcze trochę. Trochę dupsko zostało dotlenione przez to, że nie siedzi na siodełku. Jedziemy dalej. O, jak ładnie. Dla mnie ogólnie jest nowością, że podczas jazdy jestem w stanie na spokojnie sobie stanąć, z wami trochę pogadać. A to tylko dzięki temu, że jakiś czas temu udało mi się odkryć główną przyczynę mojego jelitkowa. Dlatego jest coraz lepiej, coraz fajniej. Na pewno super już nigdy nie będzie, bo wiem, ale jest mega wielka nadzieja. Także jedziemy dalej. Pytanie, zagadka. Kiedy rowerzysta walnie połóweczkę, robiąc tylko setkę? Zastanówcie się chwilę. Kiedy zaplanuje sobie 200 km. Dobry suchar. Właśnie walnąłem sobie połóweczkę, robiąc tylko seteczkę. Chwila przerwy na małe odetchnienie. Tutaj jakby ktoś chciał dane suche, jak ten suchar, to minęło 4 godziny 20 minut, 4 godziny 4 minuty jedziemy. Średnio 24,5. O, przede mną takie rzeczy. Tu jak kogoś interesują bardziej bajery, szmery i takie różne inne kilojoule. Średnia moc 129, jak na mnie to bardzo dużo, średnie tętno, jestem zadowolony, chociaż mogło być trochę mniej, 137. Dobra, została nam seteczka, lecimy dalej. Teraz było jak pod wiatr, więc tym bardziej jestem zadowolony i ze średniej mocy i ze wszystkiego. Dobra, lecimy dalej. Trochę przyrody też nie zaszkodzi. Taka sytuacja, proszę państwa. Zobaczymy, czy mnie dopadnie. Zostało jeszcze 42 km. Baterii zostało mi tyle, co o ile, bo się okazało, że druga, którą wziąłem ze sobą, jest też rozładowana. Dlatego rzeczą, którą testuję, są nowe bidonki. Bidonki Areo.
pokażę wam fajną rzecz, że po prostu ich nie widać. Są fajnie schowane. Jest już jedyny bardzo duży minus. Mam nadzieję, że widzicie to. Zobaczcie, jak się wszystko rozbryzgało. Fajne mają te dzióbki. Fajne, bo nie trzeba otwierać, tylko od razu zasysamy. A widzicie, tu jest max. A ja to przelałem. Może dlatego, jak jechałem, potelepało mnie. I się stało, jak się stało. Mam nadzieję, że to miało minie, ta burza. Bo nie wiem, ile mam jak coś do siebie. Ale na pewno jeszcze z 20 km. A może nie, zdychę. I drugą rzeczą, może nie będę zakładał, jaką testuję, są okularki. Znaczy pewnie okularki już widzieliście, ale dokupiłem sobie korekcyjne do tego okularki, które montuje się w środku. Mam wadę taką, że nie widzę daleko, a na poprzednich ultrach na pewno minusem było to, gdy się ściemniało. To ślepy woron kolarzyna bardzo mało widział i na pewno dużo straciłem na tym, że w nocy nie widziałem za dobrze. Samochody też mają fajną opcję, tutaj gąbeczkę, która teoretycznie jest po to, żeby nam zbierać pot, ale jak dla mnie, o, na magnesik, nie wiem, czy widzieliście, ale jak dla mnie mega fajną funkcję mają to, że po prostu wiatr nie dostaje się aż tak do oczu, tutaj tak, o, tak skóry. Więc bardzo fajna funkcja. Pierwsze grzmoty, jak to babcia mówiła, jak zagrzmi, to znaczy, że można siadać na ziemi. Dzisiaj nie wiem, który jest, chyba 20, czyli jutro pierwszy dzień wiosny. To dobry sygnał, bo jak już w zimie można siadać na ziemi, to już jest dobry znak. No, tam widzę, że się rozpadało. Mam kurteczkę. Zobaczymy, czy mi się uda dojechać te 200 km. Nie chciałem się moczyć, bo wolę dotrwać do wyścigów zdrowy niż mokry, a potem przerwać treningi. Także co, ja tutaj ze scenerii Windowsa was pozdrawiam. No prawdopodobnie zrobię tak, że pojadę do domu, no nie będzie 200, ale zawsze to te 170 powinno wpaść, więc będę i tak zadowolony. Wrzucę wam na koniec ze Strawy, czy tam z Garmina, tą tam mapkę, ten se, kurde, tam se, no ten, tego zobaczycie. Ja chyba będę uciekał. No, może sobie zrobić takiego sprinta na koniec, chociaż tutaj, tam jak widzicie za Windowsem, jest taka ciekawa górka. Z niej się fajnie zjeżdża, nie fajnie się podjeżdża. Także subskrybujcie, bo będą mistrzostwa fajnie relacjonowane, przynajmniej się zapowiada tak. Subskrypcja kanału, fanpage, Strava, Szoso po Szosie, klub, zapraszam do mnie, Instagram, także trzymajcie się ciepło, hej! Schowałem kamerkę, tam błysko czaszki, także nie będziemy się wygłupiać, założę chyba sobie kurteczkę od razu i pędzimy, nie wiem, czy się uda nagrać jakiegoś czała. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.